Przesiczyłem w tym ciągu bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Oskuro, a to jest poradnik do Mastera i w dżungli. Chciałem zacząć od tego, że to jest właśnie taką rzecz jak przypominanie, że jest opcja taka jak subskrypcja, dzwoneczek, komentowanie, lajkowanie, etc., etc. Więc jeżeli to nie problem, chciałbym Cię poprosić o wykonanie ów czynności już teraz, jak czyszczę kampy w dżungli, bo czemu nie? Zwiększę to moje zasięgi i ludzi, do których dotrze ten poradnik, i tak dalej, i tak dalej. Także tak. Oczywiście, jeżeli masz dobrą pamięć i to nie problem, możesz to zrobić oczywiście po całym materiale, ale jeżeli jest szansa, że zapomnisz, to prosiłbym cię, żebyś zrobił to teraz. Także tak, tyle tutaj z mojego nudnego monologu. Przypominającego takie bzdety, aczkolwiek chcę to właśnie przetestować, bo jak oglądałem YouTube i tak dalej, to każdy YouTuber większy, o tym wspomina i tak dalej. Na przykład taki, jak on tam, najlepszy jest ten, jak Blowek, to żebra lajki przez pierwsze 10 minut. Przez pierwsze 10 minut pięciominutowego materiału. Także tak, wiecie jak jest. Dobra. Wydaje mi się, że to jest free gank, jeżeli gościu. O właśnie, jeszcze. I właśnie się zabił. Znaczy. Nie, żeby tutaj kogoś krytykować czy coś, ale. O jest, pisałem to. Powiem tak, jeden drugi może tapnąć. On tapnie, nie tapnie. Myślałem, żeby nie tapować, ale nie tapnął. Patrzcie, mogę się bić w klipkach, a jednak nie chcę. O nie, 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 nie. O, miałem użyć W, no, no cóż. Powiem tak. Never lucky with the penta. To jest taka tutaj kolejna porada super, bardzo dobra. Oczywiście gramy na moim smurfie, żeby nie było, jest to poziom taki średni. O. To jest właśnie mój smurf account. Także jakieś gold jedynki, platynki, ja tutaj mam 4 w sumie. Po prostu dobre memory jest chyba. I cóż mogę dodać? I to jest West oczywiście. Gramy na Westie. Także tak. Co do buildu? Właśnie są różne buildy, bo widziałem tam full tank idzie, full jakieś kryty i tak dalej. Bo są w sumie dwa buildy. A ja prosiłem AD Carry, żeby mi oddał. No cóż. A ja tam pójdę i patrz, jeżeli oni zostaną tutaj, to ja gościa zabijam na flash i Q, o ile trzeba będzie flashować po prostu. Co za shit, trochę unlucky, bo dużo minionków stankowałem. No może nie dużo, ale w każdym razie no nie umarł od razu ten ich główny strzelający. Także tak unlucky, jeszcze Kane tutaj był troszkę niedobry, niefortunnie. Myślę, że mogą tutaj lepiej zagrać, no ale cóż, jest to moja off-rolla, jak już wspominałem. Co do buildu, buildy są dwa. Pierwszy to jest rushowanie na pałę, po prostu dosłownie rushowanie na pałę. Infinity Edge i Phantom Dancer. Tak po prostu, od razu. I jest to mega, mega silny build na skillsy targety. Drugim buildem, który raczej ja preferuję i będę robił, jest to build taki, o, że zrobimy ten itemek, potem ten. No, na takiej zasadzie. Dużo attack speedu i oczywiście trochę tanki. Bardzo fajne jest granie właśnie masterem tanki. Czyli ja bym zrobił w tym przypadku, jak widzę, że oni trochę CC mają. Proponowałbym zrobić na przykład Merkurki, te butki Merkurego, zaraz po tym, czyli zrobimy to, buty Merkurego, potem to i być może Rageblade, aczkolwiek jeszcze nie wiem, bo Rageblade zawsze spoko. Tutaj wydaje mi się, że coś kasy gra, ale nie wiem ile w tym prawdy. Chciałem
właśnie w tej wersji pomóc, no cóż, sfarmię sobie. Wezmę wilki i pójdę na reda. Tutaj nawet top sobie nie najgorzej radzie. Co prawda, powiem tak, linia troszkę niefortunnie się ułożyła, bo ją tankowałem, kiedy gankowałem. I to było tak, że albo musiałem pushnąć, a zostawić nie mogłem, no to pushnąłem, tylko że gościu sobie teleportował, więc i tak bym miał tego wave'a bitego na turret i tak. Po prostu mój top laner już wcześniej zaspuszał, więc bez znaczenia to było, że tak to ujmę. I tak miał te kripki teoretycznie i tak. Wezmę sobie tutaj, zapuszuję botlane, znaczy botlane, zrobię reda i zapuszę tam botlane, pójdę. On ma ferwora, nie wiem czemu, barierę i heal'a zaraz, dobra. Ja już lecę na botą, o Jezus, przepraszam za Facebooka. Unlucky trochę. Unlucky with the Facebooka. Co on zrobił? Ajajaj, to było takie trochę unlucky, bo on się fiduje, ten kwin, on się fiduje i powiem tak. No niedobrze, niedobrze. Więc ja tak spiduczę. O nie, go ale. I ogarnę sobie tutaj internet, bo na Facebooku ktoś mi pisał, chcę zobaczyć, co to było. Okej, co my tu mamy? No ładuj się. Wyciszę kartę, żeby nie było. Trochę unlucky, bo robię kill za kill za dużo. Mam słabego strzelca, jakby nie patrzeć, a ja chciałem strzelcem być. No i cóż. No i tyle w sumie. Ogólnie to jest taki gameplay bardziej niż jeżeli taki poradnik, aczkolwiek już tutaj były takie poradnikowe treści. Co do combo, bo tak, Master ma combo. No nie, nieważne, na samym początku. Nie używamy Q. Q używamy na końcu, czy najpierw, żeby zabić, żeby spuszować, ale nie żeby zgankować. To jest największy błąd, jaki można zrobić. Użyć Q na start, tak po prostu, że wchodzę i używam Q. Też wtedy flash i tak dalej, czy odskoczę po prostu, czy to tam ma. I tak dalej, i tak dalej. Ogólnie to W działa tak, że jeżeli chwilamy się dość długo i zacznę, o, to jest nasza pasywka, czwarty atak, tam podwójny jest, tak? Ale jeżeli, o i teraz nie mam tej pasywki, ale potrzymam długo na W, tam sekundę chyba, to już od razu mam czwarty atak. Więc też całkiem ciekawie. Jeszcze sfarmię sobie tutaj, bo masterem należy farmić i tak dalej, i tak dalej. On tutaj mógł zwardować, tak mi się wydaje. No i też mogę jechać. Farma, farma. Tutaj znowu coś ich botlin, znaczy ich botlin, nasz botlin sobie nie radzi. Pójdę tam, ja się przejdę. Bo tutaj nam idzie kasy, chyba jest ok, no 2-0 nawet. Nawet ładną przewagę w klipkach ma, więc jak najbardziej spoko. No i cóż, lecę, lecę na botą. Tutaj szybko postawię wardę na smoku, o. Tutaj powinien być Pinkers i to z mojej drużyny. Będę robił go w tego, go w ich tanka. I to właśnie to było. Nie używanie Q na start i W, patrzcie. Klikam sobie z, tak? I z W anulujemy auto-atak. W sensie ten cooldown na auto-atak. Załóżmy, nie, robimy 1 na sekundę, ale użyjemy W w magiczny sposób, że po prostu, nie wiem, zrobimy 2 ataki na sekundę, to też całkiem spoko opcja. Wydaje mi się, że możemy uprowadzić smoka z nami. Janna pinguje, że ma R-kę. No dobra, możemy spróbować. Chociaż ja bym wziął jeszcze plusika. I zwardował, tutaj mają pinkersa. Nie, to jest takie głupie, że. Nie, to jest czterech, ja sam cofnę. Dobra, jedyną szansą na tego smoka jest steal. Dobra, już nic nie mogę zrobić.
Znaczy, powiem tak, bo Worf umrzeć do tego smaka, bo to jest taki broken smok, znaczy no bardzo, bardzo silny, jakby nie patrzeć, że już wolę tam się poświęcić i spróbować, bo nie zawsze się uda oczywiście. No, w tym przypadku się udało, więc jest jak najbardziej fajnie, spoko. Wait, what? What the fuck? Czy mam Bief Sworda, lol, o co chodzi? O co chodzi? Ja tego nie rozumiem. What the fuck? Dude. 03 AD carry. No ja się pytałem, czy mogę AD carry. Dobra. Ale dobra, wziąłem pierwszy turret. To wziąłem smoka. Jest okej. Okay. Ktoś na bota? Co? Nic? Zastanawiam się, czy ich solo zabiję. Znaczy tego Gina solo oczywiście bym zabił. Ale nie wiem jak będzie, jak będą we dwójkę na mnie. On jest SS, więc. Ja sobie tutaj pójdę po prostu, odpalę drugą potkę i będę bił. O, patrzcie to. Go mnie jeszcze raz. Dobra, nie mam nerki już, ale pójdę w jego dżunglę. Zobaczę, czy coś mogę sfarmić. Okej, okay, tutaj nic nie ma, może blue będzie. Chyba by ma. A nie, nie ma. Aha, ja rozumiem, dobra, nie. Patrzcie to, i ten o tym zacznie mnie wyzywać. I czemu on creepka bił? O co chodzi? No to akurat nie było głupie, chociaż ja bym wolał dodżować wszystko, ale dobra. Wait, what? Co za mierni gracze na tym bocie są, jasny wind. Najwięcej gęku dostali są 0,5. Zastanawiam się nad tym Rageblade'em, bo wydaje mi się, że to nie będzie najgorszy item. Biorąc pod uwagę, że nie wykluczono, że ja będę tutaj jedyną opróżnienia robić, więc mam ja na tym, no, jak on ma wygarze, więc to też ciekawie bardzo. Kane nie zrobił reda. Nie zrobił reda, to znaczy, że jego red jest up, czyli mogę tam iść. Co zaryzykuję, tam pójdę. Wydaje mi się, że mam szansę jeden na jeden go porobić, bo czemu nie? To idę. On cały czas jest tutaj w okolicach blue. Więc ja sobie po prostu tutaj pójdę. Tutaj spinguję gang, czy jest? O. Jak widać, blue, znaczy red, staje elegancko. O, to sobie cofnę tutaj po prostu. Chyba, żebym poszedł tutaj i właśnie. I go w rękę. No. Średnio zagrałem, to znaczy, że powinienem lepiej ją. Powinienem orbwalking na niej wykonywać, niż jeżeli puścić luźno myszkę. Że tak to ujmę, bo puściłem luźno i sama postać biegła i sama biła. Powinienem robić. No, go w niego, jak jestem! Czana masz erkę, chuju! Patrzcie, świnie, król parkietu. Teraz muszę walnąć. O, a jednak nie. Oni sami to wygrali, lol, jakby nie patrzeć, oni sami to wygrali. To 2 na 2, tylko. Nie wiem, boją się, po prostu się boją. To jest tak, że Jhin jest bardzo behind i nie będzie spadać. Tak samo jak. To jest Draven, więc nie rozumiem, czemu oni po prostu nie podjęli tej walki. Także tak. No nie wiem, dziwne, bardzo dziwne. Sfarmuję sobie po prostu dżunglę, bo to jest bardzo ważny aspekt grania masterem, żeby dużo farmić jak najwięcej. I chyba zrobię Rageblade'a pierwszego, to znaczy po prostu przed botkiem. Także tak, wydaje mi się, że to będzie jak najbardziej okej. Okay. Opcja. Walnę mu Q i pójdę.
Już chciał oddać, widziałem po tej. Po kasie, że chciała oddać, ale już niech mam. Zrobię sobie Herolda. To jest teraz tutaj kolejny tip, jak robić solo Herolda. Nie każdy wie. Kajtujemy go po prostu. Czasem też jak jesteśmy nobem, to on się obraca tak jak dziwnie, zaraz zobaczycie. O, patrzcie, zaraz to zrobi. Taki super auta tak będzie. O, właśnie jak to. Nie wiem, czy to zrobili, nie powinni tego robić, bo lepiej się, jakby trzeba byłoby kajtować. Poczekamy aż umrze Veigar i do... A, dobra. No dobra, to lecę. XV. Dam tutaj Herolda. Niech się bawią. Wezmę tutaj Pinkersa, który jest w buszu. I lecę na smoka. Już stać mnie na Rage Blade'a, więc będę mieć bardzo, bardzo, bardzo wysokie obrażenia. Tak wysokie, że sobie nawet nie wyobrażacie, bo to tyle obrażeń zdaje. Biorąc pod uwagę jeszcze, że mam tutaj True Damage i tym podobne, w sensie dodatkowe obrażenia on hit. Będziemy coś mieć? O, czemu nie? Ale jestem boosted, nie! Powinienem użyć albo Q, żeby zdrożować, albo W, ale jestem taki boosted, że nie, to było mega, 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 mega słabe. Dobra, kupię sobie to. Teraz mam naprawdę dużo obrażeń. No, dużo golda mi doszło w każdym razie. Jeszcze zobaczę tutaj, jak to się nagrywa. Bardzo ładnie tutaj łapię głośność mikrofonu, bo sobie nowe kupiłem ostatnio. Więc teraz sobie używam. Dawaj, aż, okej. Okay. O, XT. Bo na naszej grupie, na którą również bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam, Ciebie zwłaszcza, przywoływaczu, napisałem post ze screenem tam, do jakiej postaci chcą poradnik, moi drodzy widzowie, których szanuję bardzo. No i tyle w sumie, tak. Także zapraszam do polajkowania tego filmu, zostawienia subskrypcji, wbicia na Facebooka, na fanpage, zostawienia tam lajka, subskrypta i wszystkiego, co można zostawić. Oraz zapraszam do naszej grupy, na której też znajdziecie oryginalny content, różne takie ciekawe rzeczy czasem ktoś coś rzuca i w sumie to ja zazwyczaj. Ale ciekawie jest i w ogóle bardzo fajnie. To był nasz wart, spoko. Ja zacznę puszczać boty. Myślę, że to będzie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli ja zacznę puszczać botlane. Mamy disengage, tylko że nie, oni są trzech, to muszę tam iść, bo tutaj Kayn widzę, że zaczyna jakiś teamfight, mniejszy, większy, bądź coś tam robi. Dobra, patrzcie, tutaj wejdę, o. Kurde, no, ale jestem boosted. No pamiętam, jak ten sam zagrałem. Ogólnie to na scenę trzeba kilka meczów, faktycznie kilka meczów pograć, żeby jak najlepiej wyczuć używanie swojego Q. Bo Q nie używamy, żeby jego użyć, żeby zadać obrażenia, tylko żeby albo zadawać skilla, tylko że miałem troszkę na cooldownie tylko właśnie i nie mogłem do końca tego robić. Albo żeby zdodżować skilla, albo żeby na przykład wyczuć flasha czyjegoś, albo na przykład jak gankujemy, jak mówiłem, ktoś sobie biegnie. I bijemy go. On flash nie używam Q, po prostu i tyle. Ot cała filozofia używania Q na masterze. Tylko, że to jest bardzo, bardzo, bardzo skillowy skill, bo no, trzeba bardzo go wyczuć i dobrze go używać. A ja póki co mi nie wyszło, bo no po prostu bardzo dawno nie grałem masterem. Niemniej jednak uważam, że poradnik jest być może nie najgorszy. Poza tymi niepotrzebnymi zgonami, które zaliczyłem. O, nie da się. Bruce Wayne. No dobra. Nie wiem, co mi team będzie robić, aczkolwiek ja bym proponował sobie spuszczanie botta.
bo wygram każdy 2 na 2. Chociaż te dwa typy mogą być bardzo silne. No ale cóż, raczej tego. Raczej tego Kaina powinienem bić, aczkolwiek no, też nie jestem do końca przekonany. Zrobię sobie teraz hydrę tytaniczną. Jest bardzo, bardzo silna, będę tanki. Potem jakiś Frozen Mallet i to będzie ohoho, powiem taka kombinacja. Ciężko mi będzie to najwyżej Jaxa ubić. No, Jaxa, Kaina. Gość miał śnieżyć. No dobra, nie, co tu się dzieje? To jest jakaś clown fiesta, aczkolwiek mój team min mail powinien spuszczać mnie, nie zrobili nic kompletnie, tylko tutaj no, nic nie robią. Dobra, wydaje mi się, że mógłbym spróbować się zgrupować. Tutaj ładnie zdodżował, to było jak najbardziej spoko. Tylko, że umrze, byś słaby. Nawet Janna nie użyła R-ki, patrzcie, ona ma R-kę cały czas. Nie wiem jak to działa, ale dobra, może być. Znaczy tak średnio, może być, ale niech będzie. O ja! O ta Janna, co to było za ofensywne granie? XP. Dobra, whatever, nie, go Varana czy coś, nie wiem. Nie wiem, nie znam się, jest smog zaraz, co możemy zrobić? Na minutkę jest smog, no dobra. A no dobra, dobra. Muszę teraz trochę HP zrobić, bo jestem bardzo squishy. Tutaj walę sobie Kubą, nie lubię tego Veigara, patrzcie w sił. Nie mają wizji na baronie. Spoko. Olo. Co to jest? Lol? Nie wiem. Veigar umiera. Znaczy nie wiem co on robi, ale coś dziwnego. Dobry smite, okej, lesa. Patrz to. Idę sobie tędy. No nie, używałem! Cholera, nie wyszło. A, się stiltowałem. Znaczy, nie tylko się stiltowałem, ale to było takie słabe i tak mi przykro z tego powodu, że tak słabo zagrałem. No ale cóż, ziemi Heidikery zabiłem. Ona ma blue, więc będzie się sobie tego mana regenerować. I tutaj ma fraga. To jest, powinien być frag, ona ma relay. Ona go załapie, to będzie. Powinna go złapać, nie wiem czemu go nie złapała. Nie wiem czemu Janna umarła, czemu my sejsowaliśmy się właśnie. No dobra, niech będzie. Co my tu mamy? Powiem tak, powinienem lepiej zagrać. To był mój błąd, bo za bardzo Yolo też szedłem, to jedna rzecz, a druga jest taka, że no. Squishy jestem, bo zrobiłem bardziej ofensywny build. Jeden z bardziej, jak się da. Więc sobie coś mi telefon pika. Jasny, więc wszystko mi pika cały czas. No nie mogę. Muszę włączyć to. Tak. Bo wyłączam wszystko. O, już. O, dobra, teraz. Bo wyłączone wszystko. Wezmę tego Barda. Idę po niego, patrzcie to. On się nie spodziewa. Znaczy to jest bardzo średnio. Właśnie w ten sposób. Dobra, wezmę sobie. O, okej. On ma 2200 HP. Mała armora, biorąc pod uwagę mój damage, true damage zwłaszcza i procent damage. To było właśnie dodżowanie skilla z Q. Co właśnie zrobiłem. Tym razem mi ładnie wyszło, bo to było takie perfekcyjne. Dobra, mamy go. To jest turret, znaczy powinniśmy brać turret, ale tutaj też możemy zgrindować po rankę. Nie, już nie chcę wejść dalej.
Idę na bottom. Ja idę na bottom, bo tu nie mamy creepków póki co. Patrzcie, to nie wiem o co chodzi. Albo takie coś. O co chodzi? O co w tym chodzi w ogóle? Nie, ten bottom mój średnio jest TBH. Bardzo, oni są mierni, bym powiedział. Może wezmę ten turret, raczej tak. Okej, mam 15 sekund do erki, dużo hajsu, co tu możemy kupić? Nic. Przydałoby się kogoś zabić, najlepiej jest double killować. O, nie ma tego. Okej, stanę tutaj, może ktoś podejdzie solo i szybko bym go zabił po prostu. Wydaje mi się, że w tym krzaku może recallować sobie Kane. Czekaj, czekam tam. Dobra, cofnę, po prostu cofnę. Nie będę gritować. Dobra. Chcemy skończyć jak najszybciej, to fakt. Chcemy wygrać po prostu. To fakt. Powiem tak. Gościu jest tam, martwi się o tą grę. O ich late game, bo mają silne, tak? Ale sam jest takim krapem, że ciężko określić inaczej. To jest Tank Vager, nie wiem o co chodzi. Co się dzieje? Co się dzieje z tym grą? Powinni go zabić, w sensie Orianka, ładnie, dobra. Go next, go next. Dobra, tankowałem to jak najdłużej, spoko. Dwóch są RIP. Czy możemy dajwować? Możemy go bić. Ajdź, nie wyszło. No dobra. Troszkę źle zagrałem, mogłem lepiej zagrać. Aczkolwiek chodziło o to, żeby go zabić, uflaszować czy cokolwiek, nie wiem, nawet umrzeć, bo... A tutaj jeszcze kasy wróciła. No dobra. Myślałem, że jesteśmy wszyscy i będziemy go bić wszyscy, ale... No nie wyszło, nie wyszło. Cóż mogę dodać? Nie zacznę sobie to BH. Okej, okay, tutaj kolejnym rzeczą, kolejną powinno być zrobienie czegoś, żebym tak nie umierał za szybko. Być może to nawet nie byłoby najgorsze. Ładnie tutaj chyba weszła RK od Casio, tylko nie przyuważyłem tego. I no po prostu. O, tutaj Draven bije, Draven, no dawaj Draven, dipsy. W końcu coś robi, tylko umrze. Umrze? Jhin odpuścił, zamiast za. Powiem tak. Wybierając zabicie tego Dravena, nie wiem co robi, nic, po prostu jakby otworzył tak, o elo, idę. No i dobra, to jest koniec, to jest GGWP. Spinguję im miliard razy, żeby ogarnąć, że można faktycznie skończyć. Patrzcie, oni to będą przechodzić, jasny gwint. Jest Yrsli, dude, jest Yrsli. Ja tam biegnę. Nie wiem, czy zależy na czas, aczkolwiek oni mają 8 sekund. Powiem tak, mogli to skończyć, moi mogli to skończyć. Ten turret już powinien właśnie umierać. Dobra, lecę, YOLO. No bijemy to! On creepka bił. Nie, to było też średnio. Nie, że co, ja to trolluję jak się tylko da. Znaczy, nie, że to specjalnie robię, ale po prostu jestem. Taki mindset mam, mindset mastera i. YOLO, go, 300. Sfreszowałem, po prostu sfreszowałem niepotrzebnie też. No, jakby nie patrzeć, no nie powinienem fleszować tego. Może trochę ściszę, bo. Te dźwięki, bo nie jestem pewien, czy to dobrze będzie słychać na pewno. Ogólnie to. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Co? Jeszcze mogą trabarana robić, jakby nie patrzeć. No dobra. Mam nadzieję, że dobrze słychać, bo nie jestem pewien właśnie. W sensie głośność audio mikrofonu w porównaniu do głośności dźwięków z gry, bo no. Ujmę to tak. Nikt. Po mojej śmierci nikt nie powinien umrzeć więcej. Kto umarł? Ona umarła. On umarł. I ona też chyba. No dobra, ja bym poszedł. Ja bym proponował tutaj erkę. Nie, dobra, nie ma erki, spoko. Ja mam za 5 sekund erkę. A, nie mam flasha, ale...
Dobra, tu jest free kill. Jeden, drugi. Dawaj, 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 dawaj tego, dawaj tego. Dobra, nie, jak najbardziej spoko jest, bo przerwaliśmy barana. Tutaj teraz taka Jana przyjdzie. Tutaj tepek pójdzie, więc jest jak najbardziej ok. I Worf, tutaj jest kill. Dobra, był kill. O, jest! Dawaj, dawaj, dawaj! No i fajnie. Może od Gino umrzeć. Nie jestem tego pewien. Nie ma GA. Ale Janna ładnie tutaj go wypilowała. Świetnie zagrała. Jeszcze R-ką tutaj odepchnęła. Dobrze, dobrze. Janna ładnie tutaj zagrała. I patrzcie, winionki. Czy Winions? Winions. Tutaj trzeba Gina trzeba powstrzymać. Oni mają barana? Nikt nie ma, dobra, spoko. No ale go minionki, what the fuck? Minionki. O. No i hit tylko wszedł, no cholera jasna. Ujdźmy to tak. Veigar mógł tepować im do bazy. Po prostu, mógł tepować im do bazy i kończyć gierkę, ale ja też nie zrobię tego. Rozumiem, shit happens, etc., etc. Także tak, można zrobić barana faktycznie, no to zrobimy barana. Ogólnie to jest taki mega troll z jednej i z drugiej strony, bo oni sobie nie radzą z wygraniem meczu, ja sobie nie radzę z jego skończeniem, bo bardzo... Więc tak, to co zrobiłem tutaj z tym flashem było tak ryzykowne, że no, nie dało się bardziej zryzykować. Cóż, zabrakło mi obrażeń z czegoś, nie wiem, troszkę za szybko się zrespili o te parę sekund. Najważniejsze było zesmajtować to, bo... O, go w niego, to jest free kill. Dobra, to był free kill. Dopóki nie miał jumpa tutaj od Kayna. No dobra. Trochę unlucky było, przez co nie mam nic, botka, R-ki i smite'a. Weźmiemy dwa inhiby. Tutaj są dwa inhiby, tutaj i tutaj. Dwa inhiby. Ja pójdę z Veigarem, bo mam mniejsze wrażenia. Draven, what the fuck, czemu on... Nie wiem. Dodżowanie, dodżowanie. Nie mam R-ki. Nie mam R-ki, ludzie. Bicie inhiba, bicie. O, właśnie, dobrze, dobrze, no proszę. Teraz drugi. Go drugi, go drugi. Fajnie. Można zgridować atopa, tylko nie wiem, jak go wziąć. Czy mam to zachować, czy jak? Dobra, koniec. Także to. Byłoby na tyle z tego wspaniałego materiału. Zaraz wam pokażę. Elo, myszka mi się zbugowała. O, chyba się odbugowała. Okej. Okay. Damy honorka dla kasy, bo ona jedna tutaj grała. Coś. O, zrobiłem pościka kolejnego. I zakwalifikowałem się do serii, jej! Na Smurfie. Deep zrobiłem nawet taki duży, aczkolwiek spodziewałem się mniejszego. Okej, przejdźmy do masterek i runek. Zagrałem na takich runkach. Tutaj można byłoby HP zrobić. Znaczy nie HP, tylko armor, a tutaj magic resist per level i tutaj kolejny atak speed zamiast save steala, po prostu no dysponuję tylko takim runami jakie mam, tutaj trzy strony, więc niedużo. A masterki są takie, na takich grałem w sensie. No i tyle. Także mam nadzieję, że się spodobało. Jak przypomnę jeszcze raz o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, łapeczki, komentarza i w ogóle na Facebooka można wbić i tak dalej, i tak dalej. No i co? Trzymajcie się i cześć. Narka.